Cześć, z tej strony Grzesiek. Dziś pokażę, jak wymienić kondensator w monitorze firmy LG. Monitor po prostu za pierwszym uruchomieniem nie ładował tych kondensatorów, przez co skutkowało tym, że monitor uruchamiał się na sekundę i gaz. Jego sprawne działanie dopiero było za drugim, trzecim uruchomieniem się. No i zajmę się kondensatorem. Pokażę Wam może, jak to wygląda. Moduł zasilający monitor, tak wygląda. Jak widać, sprawdzamy te wszystkie kondensatory, które się znajdują na płycie głównej. Najbardziej tutaj zwracamy uwagę właśnie na ten gruby i na ten większy. One najbardziej są obciążone tym całym napięciem. Jak widać, u mnie jest to ten właśnie kondensator, ten duży, 25 V. 1000 mikrofaradów. On na górze będzie mieć albo plamkę jakąś pomarańczową, lub będzie spuchnięty, albo otwarty to górę, albo po prostu będzie cały spuchnięty. Jak nie będzie spuchnięty żaden z tych kondensatorów, niestety musicie się zabawić w pomiary miernikiem. No więc tak, co nam będzie potrzebne? Oczywiście kawka musi być, bo to jest porządne zadanie. Lutownica, moja jest już po przejściach, jak widać śruby, ale to nie szkodzi. Odsysacz nam będzie potrzebny do odsysania cyny z tylnej strony płyty głównej. Cyna lutownicza. Dobrze, żeby była jakaś karteczka też samoprzylepna, bo ona nam potem, i nożyczki, bo posłużą nam potem do przymocowania taśmy głównej od monitora FFC. No i rzecz jasna, kondensator. Kondensator, który będziemy wymieniać, ma 25 V. Dobrze jest wymienić na większe, bo on będzie mniej obciążony wtedy tym napięciem, a da radę też i będzie normalnie funkcjonował, całkiem normalnie. Nie zmieniać przypadkiem na mniejsze napięcie, bo to po prostu może skutkować tym, że popalą się, reszta się kondensatorów spali oprócz jeszcze tego, nie? Tam oprócz jeszcze innych rzeczy na płycie głównej. Więc ja mam taki kondensatorek 105 stopni IC. Jak widać, 35 V. No trochę większy, będzie dobry. No więc tak, ja Wam pokażę to na formie zdjęć, zrzutów z poszczególnych etapów, żebyście tego manuala sami mogli przeprowadzić. A tymczasem zabieram się do przygotowań tutaj płytę główną, to wszystko może tu podłączać, dobra. Monitor, który jest naprawialny, jest to LG Flatron L1718S. Służył mi on, powiem Wam szczerze, 10 lat, 10 dobrych lat i ani jednego wypalonego piksela, ani nic z tych rzeczy, żadnych liniówek, nic nie ten. Porządny monitor, chcę, żeby on dalej działał, będzie mi służył, jak już kupię, zakupię pewnie nowy, to jako ekran numer 2. Obecnie jedę na takim to rupieciu, nie wiem, jakiś no name. Nie ma takich barw kolorystycznych jak ten monitorek starszego typu, no ale... Dobra, to tyle. Na razie.